Debata Radia Łódź. Zaprasza Agata Zielińska. Dobry wieczór. Moimi gośćmi są dzisiaj Artur Kuprianis, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Witam Państwa. Pan Tadeusz Bogalecki, historyk. Dzień dobry. I Dariusz Nowiński, Towarzystwo Strzelec. Dobry wieczór. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o Armii Łódź, ponieważ obchodziliśmy niedawno 85. rocznicę powstania Armii Łódź. Mam wrażenie, że nie wszyscy, a jeśli nawet, to nie wszystko wiedzą. Zresztą chyba też pewnie będziemy o tym zaraz rozmawiać, o Armii Łódź. Chciałabym zapytać, dlaczego tak późno, w marcu, dopiero 39 roku, można powiedzieć, że powstała Armia Łódź, czy też zaczęła się formować, czy formowała się wcześniej, a przeobraziła się wtedy tylko w Armii Łódź, panie Tadeuszu? Po prostu sytuacja międzynarodowa się tak skomplikowała na niekorzyść Polski, a przede wszystkim Niemcy zajęli Pragę Czeską 15 marca. 21 marca ponowili żądania w sprawie przyłączenia Gdańska do Rzeszy, a 23 marca zajęli litewską Kłajpedę i tutaj już nie było żadnego wyjścia i musiały władze naczelne Polski podjąć decyzję o przekształceniu inspektorów armii, ich sztabów, sztaby armii. I w ten sposób utworzono od razu 10 armii, do których dołączono określone jednostki. I one, jak na przykład następnego dnia, 24, drugi batalion 31 Pułku Strzelców Kaniowskich został rozwinięty do stanu pełnego bojowego. Drugi dywizjon 4 Pułku Artylerii Ciężkiej w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego również do pełnych stanów wojennych. Następnie ze wschodu zaczęto przemieszczać 30. Dywizję Piechoty, która w rejon Strzelcowa na główny kierunek przewidywanego głównego natarcia niemieckiego, a następnie pierwszy pułk kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Także to od razu reakcja była. Oczywiście wcześniej już Niemcy te żądania wobec Gdańska i korytarza zgłaszali, ale to już po raz trzeci, jak już powiedzieli i zajęli Kłajpedę, już nie było wyjścia. Trzeba było podjąć decyzję, która wskazywałaby, że Polska jest rzeczywiście gotowa do odparcia jakiegokolwiek uderzenia ze strony Niemiec. Czy generał Juliusz Rummel już wtedy w marcu był głównodowodzącym Armii Łódź? Został wyznaczony tak jak dowódcy 10 armii i następnego dnia przyjechał do Łodzi. Tam na ulicy obecnie Legionów, gdzie był sztab dowództwa okręgu numer 4, zajął kwaterę. Następnie jego sztab zaczął opracowywać plan głównej obrony na rzekach Warcie i sąsiednich. Zrobili rekonesans i zaczęli przygotowywać plan działania od granicy polsko-niemieckiej na zachodzie, aż po główną pozycję obrony na rzeki Warcie. Na rzece Warcie. A jaka była sytuacja Armii Łódź, jeśli chodzi o to, jakie miała zadania przed sobą, panie Arturze? Bo zdaje się, że chyba najdłuższa tak, linia graniczna, tak, to właśnie znaczy, przypadła Armii Łódź? Przede wszystkim pierwszy problem, że Łódź i Armia Łódź miały zasłonić sobą Warszawę po prostu i to był jeden z najkrótszych kierunków z Niemiec na stolicę. Stąd Armia Łódź właściwie wymyślona już została w 1936 roku. W tym wtedy już marszałek Śmigły, wyznaczając inspektora armii Rummla na dowódcę tej armii, nakazywał jego wtedy szczątkowemu sztabowi przeprowadzanie pierwszych studiów właśnie tego kierunku natarcia niemieckiego i to był główne zadanie Armii Łódź, czyli zatrzymanie jakby Niemców zdążających na stolicę najkrótszą drogą.
No rzeczywiście ten front w stosunku do sił był bardzo ściągnięty, bo to około 120 km szerokości frontu. W dodatku chyba największy problem w ogóle polskiej armii walczącej we wrześniu, czyli tajemnica. Tajemnica, dowódcy armii znali tylko swoje zadania. Nie znali zadań swoich sąsiadów. Nie mogli się z nimi kontaktować. Śmieszna sytuacja, ponieważ generał Rummel był inspektorem armii i jeździł po kraju i sprawdzał jednostki, jak są przygotowane w różnych częściach kraju, i miał na przykład brygadę kawalerii w Krakowie do sprawdzania i jeździł tam, spotykał się z dowódcami z tamtego rejonu, między innymi z generałem Schillingiem, który miał dowodzić Armią Kraków, która miała być sąsiadem Armii Łódź w przyszłości. No i porozumiewali się, rozmawiali na stopie prywatnej, ale marszałek Śmigły się o tym dowiedział i stanowczo im zakazał takich kontaktów. To taka mania, można powiedzieć, nawet trochę Śmigłego, właśnie to utrzymywanie tajemnicy, że żeby tylko wróg nie dowiedział się o całościowym planie Śmigłego obrony Rzeczpospolitej. Wydaje się, że tego planu też tak w szczegółach nie było nawet. To był zarys tylko planów. Wiadomo, że przewidywano, że które kierunki są najbardziej zagrożone, z którego kierunku najszybciej dojść do Warszawy, do stolicy kraju. I tutaj przez Piotrków, z Dolnego Śląska przez Piotrków na Warszawę, to była najkrótsza droga. I główna pozycja obrony została ulokowana 60-70 kilometrów od Łodzi. A to jak przy jednostkach zmotoryzowanych, to kilka godzin jazdy. I dlatego sztab został w Łodzi, a nie tam, powiedzmy, bliżej głównej pozycji, bo różne rzeczy mogły się w czasie wojny zdarzyć. To zdaje się na spotkaniu dotyczącym pułkownika Szostaka, tak, który był w sztabie przygotowującym plany, była mowa o tym, że ten plan wschód był, pani Darku, gotowy, tak, natomiast plan zachód nie był kompletny, tak? Przez wiele lat po zawarciu pokoju ryskiego z Rosją sowiecką, to właśnie ją typowano jako głównego przeciwnika, dlatego też większy wysiłek planistyczny kierowany był na wschód Polski i plan wschód jakby był tym priorytetowym do przygotowania. Natomiast tu w tym momencie, o którym kolega Tadeusz mówił, że pojawiły się żądania niemieckie dotyczące przynależności Gdańska, eksterytorialnej drogi między Prusami a Rzeszą Niemiecką, no zaczęto intensywnie, a właściwie może intensywnie, zaczęto od podstaw tak naprawdę tworzyć ten plan zachód. No i oczywiście ze względu na brak czasu, to było niecałe pół roku do momentu wybuchu konfliktu zbrojnego, no nie było możliwe przygotowanie wszystkiego w taki sposób, ażeby kompleksowo i całościowo przygotować się do zbliżającej się wojny. Oczywiście wykorzystywano jakieś elementy szczególne w zakresie chociażby transportów kolejowych, które wypracowano przy okazji planu wschód. Natomiast oczywiście to był tylko jeden z wielu elementów, który w tym planie zachód się musiał znaleźć. Liczba osób, które pracowały nad tym planem zachód w sztabie głównym, też nie była zbyt wielka. Do tego dochodził oczywiście ten sam aspekt, o którym pan doktor tutaj wspomniał, tajności, tak? Czyli osoby, które pracowały nad planem zachód, nie mogły się tą swoją pracą i wątpliwościami dzielić nie tylko z osobami, które gdzieś tam w sztabie głównym również służyły, ale również z kolegami, którzy czasami siedzieli w pokoju obok, więc no tu rzeczywiście pewne zaniedbania ze strony naszego dowództwa, czy generalnego inspektora sił zbrojnych, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, czy
szefa sztabu głównego, generała Wacława Stachiewicza, na pewno były. Natomiast też musimy mieć świadomość tego, że zasoby, jakimi dysponowaliśmy, ludzkie, również w zakresie planistycznym, wcale nie były bardzo duże w porównaniu do tego, co znajdowało się w wojsku niemieckim. W ogóle generalnie, jeśli chodzi o pewną kulturę pracy sztabowej, Niemcy mieli dużo większą tradycję, dużo większe doświadczenie, bo one sięgały niemalże 100 lat wcześniej, tak? Clausewitz i dowódcy walczący w wojnie prusko-francuskiej, potem w czasie I wojny światowej, stanowili pewien ciąg, którego no, Polacy po prostu nie mieli. Nasz sztab i nasze przygotowania wojenne to tak naprawdę krótki, niespełna 20-letni okres, w czasie którego no, wszystkich zaniedbań oczywiście nie dało się przeskoczyć i no niestety ten plan Zachód rzeczywiście nie wyglądał najlepiej. Te zadania, które postawiono między innymi przed Armią Łódź, miały charakter niezwykle ogólny, choć też musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę to też powiedzenie sztabowców niemieckich, że każdy plan w momencie rozpoczęcia konfliktu tak naprawdę w dużym stopniu może trafić do kosza, bo nie da się wszystkich elementów przewidzieć i z góry założyć każdego wariantu działania. Czy wiem, że budowano intensywnie, ale zdaje się, że nie dokończono budowy tych umocnień, również przeciwczołgowych schronów bojowych, to też było no, nie do końca gotowe, tak? Te wszystkie umocnienia. Tak, no, wynikało to z kilku powodów. Po pierwsze, prace budowlane mają to do siebie, że nie można ich prowadzić przez okrągły rok. Tak? Musi być odpowiednia pogoda, żeby chociażby ten beton mógł związać. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba przede wszystkim wybrać miejsce, w którym te schrony, te umocnienia mają się znaleźć. I te prace sztab generała Rumla prowadził na etapie marca, kwietnia 1939 roku. I potem też nie rzucono nie wiadomo jak dużych sił do tego, żeby te schrony i inne umocnienia budować. Były wyznaczone jednostki, które specjalizowały się w budownictwie wojskowym. Tutaj chociażby współpracował mocno 31 Pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza, 28 Pułk Strzelców Kaniowskich z Łodzi. I do dnia dzisiejszego pozostałości tych umocnień nad rzeką Wartą chociażby się znajdują, można je zobaczyć. Tak? Natomiast no, znowu brak czasu, brak pieniędzy spowodował, że rzeczywiście wszystkiego tego, co sobie zaplanowano i co można było zrobić, no, nie zrobiono. To znaczy, przede wszystkim ze względu na brak środków, budowano tak zwane tradytory. To są bojowe schrony, bojowe schrony na jeden ciężki karabin maszynowy. I taki schron można było w ciągu półtora miesiąca postawić i nawet z 28 pułku tam miałem relacje osób, między innymi to był Henryk Skonieczny, kapral, który był w orkiestrze pułkowej i został wyznaczony do grupy budującej właśnie takie schrony, te tradytory. I w sumie udało się ponad 80 schronów takich zbudować i one odegrały dość dużą rolę. Poza tym one miały do 2 metrów grubości betonu z przodu i bezpośrednie trafienie dopiero pocisku 100 milimetrowego rozłupywało to wszystko. Mhm. I są nawet przypadki, że takie schrony się zachowały. Ale takie trafienie pociskiem 75 milimetrowym wytrzymywały. Mhm. Także większość przetrwała, wykonała swoje zadanie. To ja jeszcze chciałabym na momencik wrócić jeszcze do tego formowania się Armii Łódź. No właśnie, bo w skład armii wchodził Dywizjon Myśliwski, także eskadry obserwacyjne i rozpoznawcze. Lwowskie, tak? Tak. Stąd, to znaczy 3. Dywizjon 6. Pułku Lotniczego.
I on tutaj wcześniej został dyslokowany na Widzew z Żary, to jest koło Pabianic, na to lotnisko polowe. W sumie to ten dywizjon miał 22 myśliwce. Ale oni też późno tutaj zostali ulokowani, no chyba. Tak, no tak, bo na takie lotniska w ostatniej chwili prawie rozdrukowuje, żeby wywiad nieprzyjaciela nie rozpoznał i tak dalej. W ostatniej chwili. To i 22 myśliwce, z tego 12 w miarę nowoczesnych, to były PZL-11C i A, które miały dwa karabiny maszynowe i radiostacje, oraz 10 myśliwców PZL-7, które miały dwa karabiny bez radiostacji. Najszybsze z nich osiągały prędkość 375 km. Nasze bombowce PZL-36 typu Łoś mogły maksymalną szybkość osiągnąć 414 km. Także nie nadążały myśliwce za bombowcami i nie były w stanie ich chronić. Niemieckie Messerschmitty 109 osiągały prędkość, ta odmiana, która wówczas obowiązywała, 575 km. I żeby strącić nawet bombowce lęczące, bo w początkowym okresie tutaj na bazę Łódź, na te wszystkie, powiedzmy, magazyny rzucano, starano się rzucić bombę, a później głównie na Warszawę. I żeby strącić bombowce, to trzeba było zastosować tak zwaną zasadzkę powietrzną. Nasze myśliwce, jak otrzymywały przez radiostację wiadomość, że na danym kierunku pojawiła się armada niemiecka, osiągały na wyższy pułap, znosiły się. Następnie, jak już nadlatywały bombowce, one przychodziły do lotu nurkowego, zwiększały w ten sposób szybkość, dopadały bombowce i można było wtedy ewentualnie strącić. Ale w walce powietrznej kołowej z Messerschmittami to były bez szans. No, tu się pozwolę trochę z kolegą Tadeuszem nie zgodzić. Akurat PZL-11 były bardzo zwrotnymi samolotami i w walce kołowej akurat, gdzie ta szybkość odgrywała nieco mniejszą rolę, one sobie radziły całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę fakt, ile zestrzeleń polscy piloci osiągnęli we wrześniu 1939 roku, walcząc właśnie na PZL-P11, no to wcale one nie były takie małe. To znaczy, jeżeli chodzi o tą trzeci dywizję, to akurat on za dużo... Ja mówię generalnie o samych samolotach, nie mówię o działaniach trzeciego dywizjonu. Ale trzeba było dolecieć do samolotu, a później wdać się. Ucieczka z tej walki, jak już powiedzmy został postrzelony, też była dla Niemców szybsza, lepsza. Także szybkość ponad 200 km różnicy szybkości to była jednoznaczna. No, jednoznaczna. W każdym razie zdaje się, że chyba 4 września już tutaj mieliśmy sądny dzień na łódzkim lotnisku, bo właściwie no już wtedy lotnisko zostało wykryte i większość samolotów zniszczona. Tak, bombardowano systematycznie i w zasadzie już od 6 to dywizjon nie był zdolny do walki. Połowa samolotów nie nadawała się i trzeba było wycofać, a do walki z tymi samolotami bombowymi skierowano jeden z dywizjonów brygady pościgowej. On tutaj w rejonie Łodzi działał i wtedy on najwięcej strącił samolotów bombowych leżących na Warszawę w rejonie Łodzi. No. Panie Arturze, bo może tak w zasadzie od tego powinniśmy zacząć, czy możemy chociaż tak no, w dużym przybliżeniu powiedzieć, jaka różnica była między Armią Łódź a Armią Niemiecką, która stanęła naprzeciwko Armii Łódź, jeśli chodzi o stan liczebny, o... Można to tak ilościowo 3-1, ale biorąc pod uwagę, że Niemcy mieli dwie dywizje pancerne na tym kierunku, których w Polsce w ogóle nie było, tak? Więc no, trzeba by ten stosunek zwiększyć do 4-1. 80 tysięcy żołnierzy Armii Łódź, oczywiście nie wszyscy byli od razu zdolni do walki, do około 190 tysięcy, którzy akurat na tym odcinku niemieckich żołnierzy nacierało. Więc no, przewaga była kolosalna, jednak przede wszystkim przewaga była w szybkości poruszania się tych wojsk. Te dywizje pancerne zmotoryzowane, w większości używające jednak
pojazdów mechanicznych, a nie napędzanych siłą koni, tak jak w polskiej armii. To decydowało przede wszystkim o tej przewadze niemieckiej i myślę, że to było największe niedocenienie planistów polskich przed wojną, czyli tej szybkości manewru niemieckiego, przez co założenia, które zakładano przed wybuchem wojny, szybką, no, brano nie brano w łeb tego pod uwagę w ogóle, tak? Czy brano pod uwagę, ale na przykład w ćwiczeniach, które były odbywane jeszcze w 1938 roku, zakładając stronę niemiecką, w ogóle nie przewidywano w tych ćwiczeniach, że tam będzie dywizja pancerna, tylko związki zmotoryzowane, więc tej ani siły ognia, ani szybkości poruszania się rzeczywiście nie zakładano. No, z tym, że ja muszę powiedzieć taką sprawę, że dywizja niemiecka była na naszym kierunku, na Armię Łódź, uderzyła w pierwszej kolejności 4. Dywizja Pancerna. Ta dywizja pancerna miała większość, to czołgi typu Pancer 1. Dwa karabiny maszynowe, tylko lekkie, tylko opancerzenie. Następnie Pancer 2, to znaczy jedno działko 20-milimetrowe. Następnie nie miała Pancer 3, natomiast pierwsza dywizja miała. I miała jeszcze 12 czołgów Pancer 4. Z krótką armatą 75-milimetrową. I na przykład podczas pierwszej bitwy pod Mokrą, jak Niemcy użyli, w zasadzie batalionami czołgów uderzali na Wołyńską Brygadę Piechoty, to głównie Pancer 1 i Pancer 2. Dopiero pod koniec tej bitwy wprowadzili czołgi Pancer 4. Także, ale to było pancerzone. Nasi działali przy tych, powiedzmy, armatach, przy działkach przeciwpancernych, nieosłonięci. A tamci nawałą szli, po prostu to rozstrzeliwali. Jak później stwierdzono, to nasi zatrzymali, bo tak to trzeba nazywać, zatrzymali, około 70 czołgów uszkodzili. Ale Niemcy mieli takie warsztaty polowe, właśnie, tak. To z tych 70, to tylko na złom skierowali 20 czołgów. A reszta w ciągu 3 dni wyremontowali. I to tak było, jak Feniks z popiołu. To się wszystko po prostu odradzało. Na polu walki w pierwszym dniu pełno unieruchomionych, no bo wiadomo było, trudno trafić do poruszającego się pojazdu. Nasi słabo w tym nie byli za bardzo wyszkoleni. Natomiast jak już stanął czołg, no to wtedy raz, dwa, nawet z karabinu przeciwpancernego można było go unieruchomić, nie zniszczyć, ale dopiero bezpośrednie uderzenie pociskiem 75 z armaty 75-milimetrowej mogło taki czołg zniszczyć. Tych zniszczeń było niewiele i dlatego straty na przykład Wołyńskiej Brygady Kawalerii w ciągu tej jednego dnia bitwy to 350 zabitych i rannych, a Niemców około 40. Taka różnica była. Ale w każdym razie z szablami na czołgi nie było takich sytuacji. Było. No właśnie, to trzeba zdementować. Propaganda sobie to wymyśliła. No i polska filmografia też. Tak, no właśnie. Ale to myślę, że bardziej chodziło o pewien symbol. Może jakieś bezsilności, a nie o faktyczne działania. To skoro jesteśmy przy bitwie pod Mokrą, to chciałam zapytać, czy to można powiedzieć, że to była największa bitwa stoczona przez Armię Łódź? To znaczy w ogóle w czasie całej kampanii wrześniowej to była największa bitwa, może nie tyle pancerna, tylko z oddziałami pancernymi. Co prawda później jeszcze dwie dywizje, pierwsza i czwarta, uderzyły na armię Prusy i rozbiły ją, ale ja muszę powiedzieć, że 5 września w rejonie Rozprzy przygotowywany był kontratak polski, bo Niemcy się tam w rejonie Rozprzy przedarli i w tym uczestniczyło około 50 czołgów polskich, 7 PT uzbrojonych armatem typu Bofors 37 mm. 40 czołgów i one przeszły do ataku. Były te oddziały wspierane przez jeden batalion strzelców i wszystko szło dobrze w momencie, kiedy ukazały się czołgi pierwszej dywizji i doszło do boju spotkaniowego, około 50 naszych czołgów i około 180 czołgów niemieckich. Pierwsze strzały zostały z naszej strony oddane i wycofano się, bo to
cały horyzont zajęty przez czołgi niemieckie. Nie było szans, nie było szans. Ale to, co było pod Mokrą, to rzeczywiście to był błąd dowódcy niemieckiego, bo tam dywizja... A no błędy należało wykorzystywać, tak? Tak, no to na wojnie kto mniej błędu popełnia, ten wygrywa, taka jest prawda. Dowódca dywizji niemieckiej, 4. Dywizji Pancernej, która składała się z brygady czołgów oraz z brygady zmotoryzowanej, popełnił błąd. On nie poczekał na pododdziały piechoty, które miały kłopoty z przejściem przez rzeki i opóźniały, powiedzmy, swój marsz i podjął decyzję uderzenia tylko samymi pojazdami pancernymi. No i jak pojazdy pancerne mogą się przedrzeć przez obronę, ale nie utrzymają terenu. Teren utrzymuje piechota. I tylko dlatego po prostu przez ten jeden dzień wytrzymaliśmy do czasu podejścia piechoty niemieckiej, która po prostu już przeważyła. Panie Arturze, czy pociąg pancerny w II wojnie światowej to jeszcze się... Pod Mokrą się sprawdził się, tak? Nie było to bardzo archaiczna broń. Natomiast rzeczywiście przewaga w powietrzu powodowała, że te pociągi pancerne nie mogły przebywać na polu bitwy cały czas, tak? One brały udział punktowo i musiały szybko zmieniać swoją pozycję po prostu. No, wykorzystywano je. No. Wykorzystywaliśmy wszystko, co mogliśmy wykorzystać po prostu. Wszystko, co mieliśmy, tak? Do Armii Łódź, to znaczy wspierał Armię Łódź, pociąg pancerny Śmiały. Tak. Ale przydzielony był tylko jeden, 52 Piłsudczyk. I on już tam na głównej pozycji obrony wspierał naszą Armię Łódź. Czy możemy coś powiedzieć tutaj, bo chciałabym jeszcze dzisiaj porozmawiać troszeczkę o dowódcach Armii Łódź, ale tutaj też, czy możemy coś powiedzieć na temat, no chociażby właśnie pułkownika Juliana Filipowicza, który dowodził tą Wołyńską Brygadą Kawalerii, tak, pod Mokrą. Jaki to był dowódca i jak się tutaj bito pod tą Mokrą, czy no właśnie, żołnierz bił się dzielnie, tak? Na pewno tak. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na historię Wołyńskiej Brygady Kawalerii, bo to ta brygada właśnie walczyła z wojskami niemieckimi pod Mokrą, to ocena może być tylko i wyłącznie pozytywna. Zresztą nie wiem, czy do końca takim właściwym miernikiem. Dla mnie tak. Jest to, jakie oddziały za kampanię jesienną 1939 roku w Polsce zostały odznaczone orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Oddziały, nie mówię o ludziach, o osobach. No to spójrzmy. Wołyńska Brygada Kawalerii, 2 Pułk Strzelców Konnych, 19 i 21 Pułk Ułanów, to są te pułki, te trzy pułki, które tym orderem Virtuti Militari za wrzesień 1939 roku zostały odznaczone. A tych oddziałów nie było wcale aż tak wiele, które na to odznaczenie zasłużyły i które wódz naczelny przyznał. Więc myślę, że dla mnie to jest wystarczająca rekomendacja do tego, żeby uznać, że jednostka dowodzona przez pułkownika Juliana Filipowicza była tą, która sprawdziła się w boju. Zresztą ta brygada przecież nie walczyła tylko i wyłącznie pod Mokrą. Później się wycofała, dokonała ataku nocnego na wojska niemieckie, walczyła w kolejnych miejscach, więc sprawność dowódcza pułkownika Filipowicza na pewno była na odpowiednio wysokim poziomie. W przeciwieństwie, jak już pani redaktor zaczęła mówić o dowódcach Armii Łódź, w przeciwieństwie chociażby do samego dowódcy Armii Łódź, generała dywizji Juliusza Rumla, którego no, ja osobiście oceniam bardzo nisko. Był to jeden z gorszych dowódców polskich we wrześniu 1939 roku, moim zdaniem. Szkoda, że do dnia dzisiejszego nie doczekał się swojej biografii, w przeciwieństwie do szefa sztabu Armii Łódź, pułkownika Aleksandra Pragłowskiego, który zostawił po sobie wspomnienia, podobnie jak generał Rumel, ale ma swoją właśnie bardzo dobrą biografię, wydaną
no już chyba 12 lat temu, ile mnie pamięć nie myli, chyba w 2012 roku też przez Instytut Pamięci Narodowej. Więc tutaj ta analiza działań Armii Łódź, no wydaje mi się, że w tej biografii zawarta jednoznacznie wskazuje na to, że tego potencjału armii, dowództwo jej no, nie wykorzystało. Zresztą o tym, że Armia Łódź tak naprawdę w końcu dowodził kto inny niż generał Rummel, no świadczy o tym, że no nie był to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. No ale to dopiero od 5, jak linia, pozycja główna Armii Łódź została przerwana, no i do Mszczonowa 6 wyjechał generał Rummel, wtedy dowodzenie przejął właśnie... Szeliki Kutrzeba jakoś nie potrzebowali, żeby ktoś ich zastępował. No właśnie, ale jak się ocenia generała Rummla, to się bardzo podkreśla to, że świetnie się sprawdził i był świetnym dowódcą, rzutkim, odważnym, energicznym, podejmował śmiałe decyzje. Myślę tutaj chociażby o czasie legionowym i o wojnie polsko-bolszewickiej. No, nie, to był oficer armii rosyjskiej, ale w wojnie polsko-bolszewickiej oczywiście bardzo dobrze się sprawdził, tak. Natomiast być może sam fakt, że był oficerem armii rosyjskiej, jeśli chodzi o tę pracę sztabową znowu, tak, bo dowódca armii to już jest wysokie stanowisko sztabowe, to armia rosyjska aż takich wybitnych żołnierzy nie miała. Ta kultura pracy sztabowej w armii rosyjskiej była niższa niż w austro-węgierskiej chociażby. Poza tym Rummel był dowódcą głównie kawalerii. On te swoje sukcesy w roku 20 osiągał jako dowódca pierwszej dywizji jazdy, korpusu jazdy. No a tutaj przyszło mu przede wszystkim dowodzić jednak piechotą z jakimś tam udziałem, oczywiście konkretnie dwóch brygad kawalerii, jednego pułku kawalerii, o którym tutaj na początku była mowa. I myślę, że to też mogło być dla niego trochę zadanie, które go przerosło, po prostu nie był aż tak bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. O ile ja dobrze kojarzę, Rummel chyba nie miał wyższych studiów wojskowych, więc... Nie, skończył szkołę artyleryjską. Tak, więc tutaj... Carskiej. No to umówmy się, to jest zwykła szkoła oficerska, którą kończył każdy, kto miał zostać oficerem. I tutaj te braki, w przeciwieństwie chociażby właśnie do Tadeusza Kutrzeby, było bardzo wyraźnie widać. No Kutrzeba to był wykładowcą na Wyższej Szkole Wojennej, to zupełnie co innego. I z kolei Kutrzeba, trzeba powiedzieć, w zakresie dowodzenia, on był troszeczkę gorszy niż był sztabowcem. Tak się to w chwili obecnej ocenia. Lepszym sztabowcem był niż dowódcą. Nie miał takich nawet manier wojskowych, bo mówił do oficerów, po prostu nie stosował tych normalnych zasad, jakie były stosowane. Był taki miękki. Nawet jako gorszy dowódca no. niż sztabowiec radził sobie zdecydowanie lepiej niż Rummel. No tak, ale w sumie zaszkodził też Armii Łódź, wycofując 25. Dywizję Piechoty i powstała luka między Armią Łódź a Armią Poznań, 30-kilometrowa, która również doprowadziła do tego, że Niemcy w tamtym kierunku też uderzyli. Armia Łódź była zagrożona i jak się Niemcy przebili w trzech miejscach przez Armię Łódź, no była zagrożona okrążeniem i musiała się wycofywać. Nie było po prostu wyjścia. Generalnie, jeśli chodzi o kampanię jesienną, to w przypadku Pan Armii Pani Darku Łódź, celowo nie używa sformułowania wrześniowa. No kampania się nie skończyła we wrześniu, dlatego mówię o jesiennej. Tak. W przypadku Armii Łódź tak naprawdę najgorzej wiodło się na stykach z sąsiednimi armiami. Z Armią Kraków na południu i z Armią Poznań na północy. Tak? Tam właśnie Niemcy na tych stykach się przydzierali i stamtąd to oskrzydlenie. No bo to wynikało z bezpośredniego dowodzenia naczelnego wodza armiami. Tak jest i w każdej armii była radiostacja armijna do połączenia z naczelnym dowódcą. No. To ja chcę właśnie zapytać jeszcze o tę sytuację. Jak to jest możliwe, że no właśnie generał został bez armii, że to są słowa generała Wacława Stachiewicza z 8 września, że przed południem w sztabie generalnego wodza zjawił się generał Rummel, z którym naczelne dowództwo straciło łączność 6 września. Oświadczył, że dowództwo armii zostało rozbite przez bombardowania lotnicze i odcięte od swoich wojsk przez pancerne oddziały.
oddziały niemieckie. Stracił łączność z częścią swojego sztabu i ze swoją armią. Wycofał się na wschodni brzeg Wisły i dotarł do Warszawy. No i taka jest I generał, uciekł. Który stracił armię, melduje się w sztabie głównym bez swoich żołnierzy. To nie jest tak. Sytuacja wyglądała w ten sposób od 5 września, że oddziały polskie wycofywały się, były gonione przez oddziały niemieckie. Była przewaga zarówno pod względem szybkości, przewaga lotnicza. Nasze oddziały musiały po prostu wycofywać się tylko nocą. W czasie dnia zajmowały tereny leśne i tam były przygotowane do obrony. I dochodziło do tego, że po prostu można było się przedzierać w mniejszych grupach. Im bliżej do Warszawy, tym mniejsze grupy się tworzyły. I jeżeli na przykład generał Dindorf Ankowicz podjął decyzję też o przedarciu się, to on po prostu został tylko z kilkunastoma żołnierzami. Mhm. Nie miał łączności, bo u nas radiostacje to były po prostu znikome ilości. A stosowano po prostu łączność przewodową, a podczas wycofywania się to było po prostu nie do zrealizowania. I dlatego jak zostali, mieli pod sobą kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy, wycofywali się grupami i osiągali po prostu tą Warszawę. I dlatego nikt im tego nie zarzuca. Taka była sytuacja. Proszę Państwa, jeżeli z trzech dywizji, z drugiej dywizji, z 28 dywizji i z 30 dywizji do Modlina dostało się z 45 tysięcy żołnierzy na początku walk, tylko około 2 tysięcy, to niecałe połowa, to niecała połowa pułku, to chyba coś o tym świadczy. Tak, no. Ale nie zarzucamy tutaj ucieczki żołnierzom Armii Łódź. Ja zarzuciłem ucieczkę dowódcy tej armii. Jej sytuacja... Moment, Tadeusz. Tak. Pozwól, że dokończę. Powiedziałeś, że żołnierze tutaj, chociażby generała Dindorf-Ankowicza, czyli 10. Dywizja Piechoty walczyły. Proszę Państwa, w momencie, kiedy przed południem 8 września, jak pani redaktor przeczytała, w Warszawie melduje się Juliusz Rummel i szefowi sztabu naczelnego wodza melduje o utraceniu kontaktu z podległymi mu jednostkami, to równocześnie trzeba powiedzieć, gdzie są te jednostki. 10. Dywizja Piechoty właśnie, generała Dindorf-Ankowicza, walczy pod Wolą Cyrusową bodajże 8 września, Kębliny tutaj nieopodal Zgierza i to są walki gdzieś 8 września wieczorem. Wieczorem, kiedy już generał melduje się w Warszawie i obejmuje nowe stanowisko, tak? Obejmuje stanowisko dowódcy Armii Warszawa, wprowadzając w błąd tak naprawdę zarówno szefa sztabu naczelnego wodza, jak i naczelnego wodza generała, marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Ze względu na niewiedzę, bo jedynym źródłem informacji był generał Rummel, tego, co się wydarzyło z Armią Łódź, powierzono mu dowodzenie Armią Warszawa. I tutaj ja generałowi po prostu zarzucam tchórzostwo. Jest inną kwestią, na ile mocny psychicznie był generał, który po zbombardowaniu siedziby sztabu Armii Łódź, tutaj w Parku Julianowskim, gdzie był Pałac Heinzla i gdzie ten sztab się mieścił, tak naprawdę po tym bombardowaniu, 5 bodajże chyba września, 6 wycofywano się w kierunku na Mszczonów, na Warszawę i tam próbowano tak bardzo nieudolnie odtworzyć system dowodzenia. To się całkowicie nie udało. Dlatego też powiedziałem wcześniej, generał Rummel jest jednym, jeżeli nie najgorszym, to jednym z dwóch najgorszych dowódców we wrześniu 1939. No to ja muszę powiedzieć, taka była sytuacja. Od momentu zbombardowania stanowiska tutaj w Parku Julianowskim wycofywali się cały czas pod nadzorem niemieckich samolotów. I jak dojechali do Mszczonowa, natychmiast rozpoczynały się bombardowania stanowiska dowodzenia Armii Łódź. Nie miał wyjścia, musiał się wycofać. To była wojna, ale jak stracił stanowisko dowodzenia, nie bym miał radiostacji żadnej do łączności z poszczególnymi dywizjami, bo taka była zasada, grupami operacyjnymi, no to co mu pozostawało? No. Z powrotem wrócić i szukać swoich dywizji? Biorąc pod uwagę, ilu generałów zginęło we wrześniu 1939 roku, to myślę, że byli tacy, którzy bardziej jednak trwali przy tych swoich oddziałach. Ale to był dowódca armii. I ten dowódca armii później jako dowódca Armii Warszawa sprawdził się.
No chociaż też miał tam wsparcie, tam są też... To jest bardzo kontrowersyjne. Tak. Nie pójście na dźwięk armat w toczącej się bitwie nad Bzurą, wydaje mi się, że też akurat przeczy temu, co powiedziałeś. To znaczy, kto miał... A dywizje już były w rozsypce, nie mogły pójść na wsparcie armii Poznań, Armii Pomorze. Nie dało rady. One pod Kęblinami na przykład... Tam między innymi 28 Pułk Strzelców Kaniowskich, cały drugi batalion, a znam tą sytuację, bo dowódcą batalionu był kapitan major wówczas Korczewski, który był dowódcą, to znaczy komendantem Okręgu Pomorskiego Związku Strzeleckiego w latach 1934-1938. No tak, ale... I to mnie szczególnie interesowało. I tam doszło do samobójczej walki w nocy między poszczególnymi polskimi oddziałami. No taka była sytuacja. No to jest zupełnie inny poziom dowodzenia niż armia, a batalion. Tak, tak, no ale to mi chodzi o to, że oddziały się powoli rozpraszały. Tam była nawet taka sytuacja, że dowódcy mówili w ten sposób. Już około powiedzmy 10. Kto jest tutaj z miejscowych? Widzicie, wojnę przegrywamy. Ratujcie się, bo wojna z Niemcami nie jest skończona. Trzeba będzie walczyć, ruch oporu i tak dalej. I dlatego po prostu w wyniku tego rozproszenia, to co powiedziałem, jeszcze raz powtarzam, z 45 tysięcy żołnierzy z trzech dywizji dotarło niecałe 2 tysiące. Właśnie, ale to w takim razie powiedzmy o tym, bo to jest tak naprawdę już chyba ostatni właśnie taki element udziału Armii Łódź w kampanii jesiennej. Te wojska no właśnie też w rozproszeniu czy jakąś większą grupą przedzierają się do Modlina, tak? Ostatecznie... No, nie tylko do Modlina, bo przecież 10. Dywizja Piechoty odnajduje się na Lubelszczyźnie. Ale przez Warszawę. Okej, ale się odnajduje na Lubelszczyźnie, tak? Nie idzie do Modlina. Tak, ale to później powiem. To trochę teraz o tym trochę czy znacznie lepszym dowódcy, tak, który do Modlina w takim razie przedziera się z tymi niedobitkami Armii Łódź. No, tak, dowódca generał... grupy operacyjnej Piotrków, generał Wiktor Tomme, no postać niedoceniana, tak? On dość nisko był oceniany. Ja pamiętam bodajże chyba opinię wtedy jeszcze pułkownika Stefana Roweckiego, który pisał takie opinie na temat generałów w Wojsku Polskim w 1938-1939 roku, jednoznacznie określał Wiktora Tomme jako takiego, który został odstawiony na boczny tor, do takiej pracy bardziej administracyjnej, bo tak naprawdę do dowodzenia w opinii Roweckiego za bardzo się nie nadawał. No jak jednak okazało się kilka miesięcy później, to generał Tomme był tym, który ducha walki w Armii Łódź podtrzymywał, i starał się jeszcze wokół siebie te jednostki, które w walkach, niejednokrotnie to że Tadeusz tutaj mówisz, że 2000 dotarło do Modlina, oczywiście, ale weźmy pod uwagę fakt, ilu tych żołnierzy zginęło, ilu dostało się do niewoli, ilu uległo rozproszeniu. Więc to, że on z tymi żołnierzami do tego Modlina dotarł, to tylko i wyłącznie powód do chwały, bo on przecież tam w tym Modlinie całkiem nieźle sobie radził. To nie jest tak, że dostali się do Modlina i po 2-3 dniach, kiedy podeszli Niemcy, skapitulowali. Nie. Kapitulacja Modlina to jest mniej więcej ten sam czas, co kapitulacja Warszawy. Czyli następnego dnia. 29 września. Tak? Więc tak. No, to nawet tutaj można powiedzieć, że walczył o dzień dłużej niż Rummel. Gdzieś wyczytałam, że przykład generała Kleberga oraz Armii Łódź po przejęciu dowodzenia przez generała Tomme potwierdza tezę, że jakość dowodzenia miała znaczne przełożenie na postawę moralną podległych wojsk. Czy tak rzeczywiście było, można to zaobserwować? No, wiadomo, zawsze żołnierz patrzy jednak nauczony był, tak? Nauczony był patrzeć w ten wzór swojego przede wszystkim oficera i dowódcy i myślę, że tak, to musiało mieć przełożenie. Szczególnie, że wydaje mi się, że w 1939 roku
No, nikt nie zarzucał, mimo że zdarzały się takie przypadki, że nawet całe oddziały wpadały w panikę i wycofywały się, to nikt nie zarzucał temu żołnierzowi zwykłemu, że on nie walczy dobrze i nie spełnia swojego obowiązku. To właśnie ci dowódcy stali się osobami, które najbardziej wydaje się, że zawiodły, bo też najwięcej po nich oczekiwano. Taka sytuacja właśnie z Armii Łódź. Major dyplomowany Cezary Niewęgłowski. Taka bardzo ciekawa postać. Przed wojną attaché wojskowy, między innymi w Rzymie. Może też, to też ma wpływ na późniejsze wydarzenia, bo ponieważ działał w Towarzystwie Polsko-Japońskim, więc może stąd to umiłowanie też większe honoru. W 1939 roku jako oficer grupy operacyjnej Piotrków został właśnie wysłany, żeby znaleźć sztab generała Rumla. No, między innymi był w Julianowie, ale tu nikogo nie zastał. No i nie udało mu się znaleźć, nie udało mu się wykonać tego zadania. A ponieważ już... to już wiem, to już tak dramatyczna i historia. To ponieważ... No, ten obraz klęski, który miał. No i przede wszystkim obraz tego, że zawiedli ci dowódcy. On w tym swoim liście tak właśnie napisał, że ci wielcy i silni zawiedli najbardziej. No, popełnił po prostu samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z tą klęską i najbardziej właśnie winił swoich dowódców. Pan doktor tutaj podał taki klasyczny przykład honorowego zachowania oficera, choć nie wiem, czy potrzebnego, tak, ale no, taki krok podjął. Natomiast popatrzmy, no niestety w Armii Łódź... To już musimy powoli do dobrze, końca, skracam się. Oprócz dowódcy armii, który, dobrze, żeby nie powiedzieć, że uciekł, to stracił łączność ze swoimi oddziałami, to podobnie okazało się, że postąpił dowódca 2. Dywizji Piechoty Legionów, która była dywizją wchodzącą w skład Armii Łódź, pułkownik Edward Dojan Surówka. Też oficer o bardzo dobrej opinii z okresu właśnie walk o odzyskanie niepodległości, o utrwalenie granic. Też się gdzieś zagubił tam w okolicach 8 września. To była w zasadzie we wrześniu powszechna praktyka, że jak zostawali, mieli pod sobą najwyżej powiedzmy kilkudziesięciu żołnierzy, to starali się z tą grupą nie połączyć z innymi, tylko po prostu do kończyć, panie Tadeuszu, wyższych przełożonych dotrzeć. Taka była praktyka. Musimy kończyć. Niestety bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Kuprianis, Tadeusz Bogalecki i Dariusz Nowiński byli dzisiaj moimi gośćmi. Dobranoc. Debata Radia Łódź.